Demian Skarżyński przedstawia XCOM, projekt Szkoła Przetrwania Impossible, odcinek 37, zdemaskowanie położenia bazy Exolt. W rolach głównych wystąpili pułkownik Daniel Nemphardt, pseudonim Pączek, pułkownik Damian Skarżyński, pseudonim Gal, pułkownik Paul Urban, pseudonim Wolsocholik, kapitan Krystyna Johnson, pseudonim Wielka Mamuśka, agent kapitan Renata Ozimek, pseudonim Echo, porucznik Kamil Kowalski, pseudonim Kowal oraz sierżant Annette Durant. Witam Was, z tej strony Gala, to jest Szkoła Przetrwania Impossible. I mamy misję z Exoltami, czyli teoretycznie łatwiejszą. To może byśmy komuś dali innemu sobie pójść na tą misję. Dobra, myszka sobie może odpocząć. Weźmiemy sobie smurfetkę. A nie, smurfetka też jest pułkownikiem. Echo jest na tej misji już. No może to weźmiemy sobie Kowala. Kowalski. Weźmiesz sobie to. Dobra, kamizelkę. Dalej nie wyzdrowiałem. Ale już jest lepiej niż jak go nagrywałem ostatni odcinek. I weźmiemy sobie może zamiast panka. Panek, oddaj mi snajperkę. Możesz laserową na razie wziąć. W twoje miejsce pójdę ja. A tutaj sobie damy Pączka. A tutaj damy naszego nowego snajpera, którego chyba jeszcze nawet nie nazwałem. Gdzie to mi to lata tak? Tu jest. Tylko trzeba tutaj coś pozmieniać. Aha! Nie mogę zmienić, tak jak żółtkowi. No dobra. Annette Durant. Dobra, Annette Durant. Dobra, zostawimy ci tą twoją lornetkę snajperską. Zrobimy cię czarną. Jak na snajpera przystało. Annette Durant. Okej. Tylko damy ci troszkę lepsze wyposażenie, mimo wszystko. Scope. I granata dostaniesz. No dobrze. I myślę, że jestem gotowy na kolejną misję, więc ruszamy na nią. Chyba, że usuńmy te wszystkie rzeczy z tych. Wolałbym ci wziąć, dać pancerz chitynowy, jeżeli go mam. Mam pancerz chitynowy, to wolę, żebyś miała pancerz chitynowy. Dobra, i możemy lecieć na tę misję. To są tylko Exolci. To raczej nie powinno być problemów na tej misji. Exolci są słabi. Co, znowu do Rosji? Już chyba kiedyś byłem w Rosji. Nasz zwiad donosi o istnieniu komórki Exolt na terytorium Rosji. Zadaniem uderzeniowego 1 jest udzielenie pomocy mającemu zdobyć dane Exolt agentowi. I komisariat? To komisariat też chyba już był. Jakiś déjà vu dzisiaj mam. No, szybciej. Ile się może mapa ładować? No, jest. Okej. Komisariat, tylko tak wylądowałem troszkę nie za fajnie, no ale dobra. A czemu nic nie słychać? Bradford coś powinien gadać teraz. Naszemu agentowi udało się przekazać informacje uzyskane, gdy siły Exolt weszły w SD.
Kodowanie chroni pozycję naszego nadajnika, ale jeśli Exalt zdoła je złamać, znajdzie nadajnik. Dobra, to echo tam. To urządzenie. Jakakolwiek nadzieja na odzyskanie tych danych przepadnie. Ja tu. Mamy nowy cel. Jeśli naszemu agentowi uda się zbliżyć do jednego z przekaźników, snajper tu. Nasza Durant. Durant ma opcję. Jak to się slump shota? Czyli takie coś, że może strzelać zaraz po ruchu. Dobra. Krystyna się przemieszcza w tamtą stronę. Jeszcze gdzieś mi tutaj powinien zostać jedna osoba. Dobra, jeszcze Kowal został. Okej. Okay. No to się rozglądamy. Dobra, Exalci się gdzieś już tutaj aktywowali, gdzieś przechodzą. Mhm. No podbiegnijmy tutaj. Jednego z nich widzę. No to załatwmy go gnoja. Jak już się tak ładnie wystawił. 10? Ej, ej! Gdzie on mi uciekł? Aha, trafiłem go. Dobra, gdzieś tam pobiegł sobie chłopak, ale... zginął mimo wszystko. No dobra. I takie cuda się zdarzają w XCOMie. Tak jest, biegnę. Dobra, pączek też tutaj. A na snajper. Dobra, na snajper na razie niech sobie podbiegnie tu. Aha, ty będziesz, bo ty jesteś francuską, więc podejrzewam, że będziesz po francusku gadała. Trudno, przeżyję. Francuskiego się nigdy nie uczyłem, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tamta dwójka się dziś rusza w środku. Dowódco, duża grupa wrogów zbliża się do Support. Nadciągają posiłki nieprzyjaciela. Assault. Support. To by chyba było na tyle. Dobra, to wchodzimy. Robimy tu rozpierduchę w środku. Co, nic nie ma? Już tam ruszam. Załatwmy ich. O kurde, kolejna grupa. Dobrze. No to strzel. Trafisz? Chyba trafiłaś. No tak, za 11. To. Więc chyba jest tam wyczyszczone. Ja. Zrobimy sobie run and gun. I wbiegnę sobie tam do środka. Oczywiście nic nie widzę. No po cholerę miałbym coś widzieć. Mam nadzieję, że to przemyślona decyzja. A czekaj, ty Durand gadasz po polsku? Osłaniam. To kto tu gadał przedtem po francusku? Już tam idę. No nie wiem. A tu widzimy koleżkę. Tak na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, żeby oni nie poszczerali do mnie. Zrobimy tak, że pokażę wam małą sztuczkę, którą ostatnio znalazłem. Jak nacisnę ten przekaźnik, to powinno utrudnić im życie. To zobaczycie, co się będzie działo w następnej rundzie, jak głupio będą się Exalci zachowywali. I patrzcie, co będą robili. Dobra, ten się regeneruje. Ok.
Okej. Okay. Pączek tutaj kogoś namierzył. Snajpera. Ale widzicie? Przeładował. I to jest to, jak użyjecie ten przekaźnik, bo to szkoła przesłania, więc jesteśmy w szkole i się uczymy. Exolci nie będą strzelali, tylko będą próbowali przemieszczać się lub przeładowywać. Taki tip mały. Okej. Okay. To Krystyna, podbiegnij tu. Mogę jej w ogóle strzelić. Ale jak będę używał piątki, to będę miał 100% pewności, że nic na mnie zrobią. O, choroba. Widzisz tego jednego gnoja, niestety. Niestety, no. No to walnijmy tutaj rakietką. Prawdopodobnie tu wyczyścimy troszkę tą strefę. Uhuhu! Pięknie. Ale ten jeden przeżył, niestety. Dobra, echo. Na razie tu. Gdzie jest pączek? Jeszcze pączek tego jednego musi wykończyć. O, właśnie tego. Ale tylko 54% to trochę mało. Słyszysz głosy? Dobra. Grunt załatwiony. A, tam z tyłu jeszcze mamy kolegę. No okej. Okay. Zrozumiano. O, ja się tu będę przemieszczał powolutku. Na razie nic nie widzę. No dobrze. Moja pani snajper nowa. Niech sobie tu wejdzie i się rozgląda. Kowal tam. Okej. Okay. Idziemy dwoma stronami, dwoma grupkami. Które exoltów. Tam chyba żadnego heavy'ego nie było. Więc raczej żadna rakietka nie powinna polecieć. Tutaj się kolega zbliżył. Ale na dwa ruchy zrobił. Duży się zbliżający do pozycji uderzeniowego 1. Dobra. Posiłki przybyły. Przybyły posiłki. No nie dobrze. Wow! Ale ich nawaliło. Dobra. Krystyna wybiegnie, widzi dalej dwóch. Aha, tam jest jeszcze jakiś kolega. Dobra, więc pozbądź się tego exolta. Idę go zabić. Tak jest, zabij go. Okej. Okay. Okej, okay, ty masz widok drużynowy, ale niestety... O kurde, nie dobiegniesz tu. No to wam powiem, że to będzie masakra dla tej naszej ekipy z drugiej strony. Właśnie dla tej ekipy z tej strony. Dobra, ale może jakoś się wybronimy. Kurde. Wiesz o tym więcej niż ja. Dobra, to tutaj. Widzisz jednego z nich. No to spróbuj go krytycznie trafić. Dobra. 40% wystarczyło. Okej. Zróbmy to tak. O, fuck. Tam jeszcze kogoś zobaczyłem. Dobra. Kowal, ty masz darmowy strzał, więc mam nadzieję, że go zabijesz. Tak jest, Kowal, dałeś radę. A teraz pasowałoby mi, żebyś się gdzieś schował. Tylko, że cholera, nie masz pełnej osłony. Jedyna pełna osłona jest tutaj.
I musi to wystarczyć ci. Dobra, czy stąd będziesz widział kogoś? Jak widzisz gnoja? 64%. No to strzelaj, mam nadzieję, w Exolice trafisz. O, tak jest. Tak jest, mówiłem wam, że z Exoltami jest dosyć łatwo. O, fuck! Nie mogę run and gun zrobić, no trudno. No trudno. To tu jest jeszcze pączek nam został. To pączek, cofnij się do tyłu i będziesz nas tutaj, jakby ktoś z tyłu próbował nas zajść, a będziesz nas zasłaniał. Okej. Okay. Teraz tych dwóch. Nie trafił. Aha, tutaj jest ten jeden, którego... I tam był jeszcze jeden, którego, o którym zapomniałem. I tu jest supportik, który się nadział na mnie. Co jest grane? Czemu kamera przeskoczyła w to miejsce? Dobra, ja trafiłem. Ja trafiłem, ale podbiegł blisko. Gnojek. No dobrze. Nic złego się nie dzieje. Tak, podbiegamy tutaj. Teoretycznie powinien być darmowy strzał. Okej, okay. No ale koleś nadal żyje. Więc kowal dobi go. Dobra, dałeś radę. Których widzisz? Tego i tego. Ciekaw, czy możesz mu usmażyć umysł. 20% tylko. Dobrze, ale spróbuj. A, nie trafiłeś. No to dobra, nie udało ci się. No dobrze. Zmieniam pozycję. To ja sobie podbiegnę teraz tutaj. O fuck, jeszcze jeden tam był. No to teraz już znowu muszę użyć ten myk, co przedtem, czyli z tym przekaźnikiem. O, jeszcze ten przeżył, o fuck. Dobra, no to ten przekaźnik muszę... Muszę wyłączyć. I tak, tego załatwimy. No. To jest darmowy strzał. Kolejny mniej. Hu, za 15, super. No i się przebiegniemy w tamtą stronę, bo tam będę musiał za chwileczkę działać. Reloadnijmy się. Na snajper. Na razie niech się tutaj trzyma. Pączek tutaj. Oni i tak będą teraz przeładowywali broń, znając życie. Okej. Okay. Gdzie ty się tak spieszysz? No i dobre. Zdaje się, że to koniec posiłku wroga. Jeszcze coś idzie. Za wszelką cenę musimy wytrzymać jeszcze trochę. Dobra, już niedużo zostało. O, to pączek powinien tutaj zareagować. Oj, snajper zareagował, pięknie. To zabij go. Durant. Pięknie, Durant. Wkrótce dołączą do ciebie twoi przyjaciele. Okej. Okay. To Durant w ogóle ma jakieś inne gadki. No ale fajnie. Fajnie. Za każdą nowość dla mnie to jest. To jest fajna sprawa. Dobra. Dobra. Krystyna, biegniesz tutaj. Pozbędziesz się kolejnego Exolta. Tak jest. Kolejny mniej. Dobra. Podbiegnij tutaj moja pani snajper Echo i załatw gnojka.
Dobra. Ja tu do góry jakoś bym mógł wybiec. Oczywiście, że nie mogę wybiec. Choroba jasna. Jasnej, ciasnej anielki. No, no trudno, ale muszę wyskoczyć na zewnątrz. Jakby się któryś chciał wybrać do, i strzelać do mojej pani Echo, no to będę musiał go odpowiednio poczęstować. Dobra, pączek chroni tylnik drzwi. Daj mi chwilę. A Durant idzie z tej strony. Trzymam straż. No dobrze. Jeszcze jeden został. Kowal raczej już sobie w tej. Na tej mapie nie powalczy. Zostało ich tylko dwóch. Dwóch czy tutaj jeszcze. A, czek, jeszcze tu jeszcze jakiś. Gnojek się schował. Kurde, mam nadzieję, że do mnie nie będzie szalał. Dobra. Tutaj się ruszył. Tu jest jeszcze jakiś gnojek. O oh, fuck. Całkiem o nim zapomniałem. A co z tymi u góry? Gdzie oni się do cholerki podzieli? Czy to znowu błąd gry i tych dwóch, co tutaj mamy? To są... To są ci, co byli na dachu, bo tak w tej grze się czasami dzieje. Musicie mi uwierzyć na słowo, już nieraz takie cuda widziałem. Dobra. Ten załatwiony, może Krystyna dostanie awans. Choć ona miała awans w ostatnim odcinku. I to się rzadko zdarza tak, żeby był odcinek po odcinku... Udzielali nam awansu. Dobra. Kowal, myślałem, że już nie będziesz miał okazji do walki, ale jednak się okazało, że masz okazję. No ale dwa razy spudłowałeś. No trudno. No trudno. Ale ja się tam przejdę. O, to szło po nim. No i to są ci dwaj z dachu. Jakie cuda, widzicie, oni spadli na dach, a nagle się znaleźli w drugiej części mapy. Ta gra zawsze zaskakuje. I to jest, powiem wam, że najgorsze, bo człowiek się już nastawi, że musi iść jedną stroną, że tam w tamtej stronie będzie miał atak, a za chwileczkę ci obcy czy egzolci, wrogowie się gdzieś pojawiają z w ogóle zupełnie innej strony. No i się zaczyna robić problem. Wszystko według planu i żadnych strat. Miejmy nadzieję, że każda operacja... To Kowal awansował? Kowal awansował. Odporne na krytyczne? No to bierzemy odporność na krytyczne uderzenia. W ogóle to taki typowy egzolt się robi. Super. Ale żadnych awansów więcej nie mamy. Dobra, laboratorium się zbuduje teraz. Aha, czekajcie, jeszcze mógłbym zrobić jedną zrobić. Aha, wiemy gdzie jest Exalt. Są w Nigerii jest baza Exalt. No to jedziemy, w następnej rundzie lecimy do Nigerii wysprzątać bazę Exalt i zakończyć tym samym zabawę z Exaltami. Na razie, dziękuję wam za uwagę, cześć.